Dzisiaj występuję z asystą, z ochroną. To jest moja małżonka, zbójowa Madejowa. Tego jeszcze w grotach nie było. Był zbój Madej, ale teraz sobie przygruchał tą Madejową, którą wcieliła się pani Kasia Włodarczyk. Pani prowadzi zajęcia plastyczne, tak? Tak. Mówimy o imprezie, tak. No właśnie, jest to przykład żywego prezentowania historii atrakcji turystycznych Tomaszowa. To jest specjalność skansenu rzeki Pilicy i przenieśliśmy ten sposób do Grot Nagórzyckich, bo Groty Nagórzyckie przecież są filią skansenu rzeki Pilicy. My jesteśmy administratorem. Pomyśleliśmy, żeby w formie takiego właśnie festynu rodzinnego pokazać niezwykłe połączenie geologii, historii tu zaklęte w Grotach Nagórzyckich poprzez prezentację tradycyjnych form urabiania piasku. To też ekipa z Ośrodka Kultury Tkacz tutaj odgrywa rolę górników nagórzyckich. Piasek służy nam do wysypywania pięknych obrazków, pięknych motywów, tak, tu pod nadzorem, pod kierunkiem pani Kasi. Dzieciaki chyba wszystkie nagrody dostają, bo te tak, wszystkie dzieci, które dzisiaj takie wykonują pracę, malują na szkle, jak również wykonują obrazki z piasku, dostają oczywiście nagrody. Ale w pełni zasłużenie, bo te obrazki są prześliczne, tak, prawda? Nie, bo powstają obrazki zawodowe. Anka, nie jesteś zupełnie. Ona jest stara. Już? Dobra, zapytałam. Zdjęcia? Po raz kolejny ekipa z Ośrodka Kultury Tkacz jest w skansenie. No, tym razem w Grotach Nagórzyckich, czyli trochę inne miejsce, ale ci sami ludzie i te same atrakcje, ta sama myśl przewodnia, czyli historia tak naprawdę. Bardzo chętnie współpracujemy ze skansenem, z panem Andrzejem Kopalczykiem. U nas jest grupa rekonstrukcji historycznych. Co prawda zajmują się X, XI wiekiem, ale wszelkie inne atrakcje historyczne, jak widać po dzieciach, które chętnie się przebierają za wszelkiego rodzaju postacie, no cieszy się dużą popularnością. Zwykle się mówi, że historia no to raczej nudny temat, a tutaj w wydaniu 7, 8, 10, 11 latków nagle ich rówieśnicy, którzy przychodzą i widzą, jak nasze dzieciaki, nasi podopieczni świetnie się bawią, zajmując się historią właśnie, no to też jest takie wciągające, taki fajny temat, który w szkole na ogół wydaje się, że no raczej nudny, prawda? Dlatego stąd chętnie i nasi instruktorzy, czyli pan Marcin Mizerski, który zajmuje się historią Ośrodku Kultury Tkacz, ale też w tym roku jest Kasia Włodarczyk, plastyczka, która poprzez takie zajęcia czysto plastyczne pokazuje, jak można się takim tematem bawić. No i od niej z grupy plastycznej też dziewczyny chętnie pomagają, czyli mamy i instruktorów, osoby, które zawodowo pracują w Ośrodku Kultury Tkacz, ale też, co nas bardzo cieszy, nasi uczestnicy też chętnie pomagają jako wolontariusze, no, naprawdę bardzo młodzi, bo mający kilka lat w kolejnych imprezach, które urządzamy w skansenie. Jednym słowem i praca, ale też super zabawa dla wszystkich. Chodzę do Ośrodka Kultury Tkacz, gdzie uczęszczam na zajęcia drużyny Wikingów i Słowian. Sława. No i co tu powiedzieć, ogólnie jest to bardzo fajne zajęcie, jeśli chodzi dla młodzieży. Wychodzimy często w teren. Przykładem jest, wczoraj wróciliśmy z dwudniowej wycieczki. Szliśmy wzdłuż Pilicy na Fryszerkę, zahaczając o Inowłódz. Co roku we wrześniu jeździmy na górę Peruna, 4 km od granicy czeskiej. No i nic dodać, nic ując, jest to bardzo
bardzo fajne zajęcie. Uczymy się tutaj szyć, rzeźbimy, robimy narzędzia z rogów, bijemy monety, uczymy się walki średniowiecznej. No i uczęszczamy na takie rekonstrukcje jak właśnie tutaj. Jesteśmy jako górnicy. No i nic dodać, nic ująć, bardzo fajnie. Jest też bardzo duży popyt na zdjęcia razem z nami, na upamiętnienie takich chwil. To jest też przykład współpracy placówek kultury z Tomaszowa, tak? Nie ostatni, bo przecież razem też tutaj Andrzejki urządzaliśmy, tak? To była pani czarodziejką z kolei. W różne role się wcielamy. A były też przecież na orkiestrę Owsiaka zbieraliśmy tutaj. I zapraszamy też na Noc Muzeum, bo będzie też prezentowanie historii na żywo w nocy z 18 na 19 maja.